Pokoje dobro, witajcie bardzo serdecznie. Słuchajcie, z pewnością o różnych modlitwach słyszeliście. Mamy modlitwę przed posiłkiem, po posiłku, przed podróżą, po podróży, różnego rodzaju błogosławieństwa, modlitwy wstawiennicze. A dzisiaj taka dosyć ciekawa modlitwa oczywiście modlitwa skierowana do Pana Boga ale modlitwa przed banknotem tak, przed, przed pieniądzem tak moglibyśmy powiedzieć. Bardzo ciekawy tekst napisany przez Michela Kłasta, Pokazujący z jednej strony wartość monety, wartość banknotu, wartość pieniądza, pokazujący, że, że tam jest w nim zawarty trud ludzkiego życia, ludzkiej pracy, a z drugiej strony pokazujący cały dramatyzm zła, które dzieje się, no niestety, też za pośrednictwem pieniędzy. Zresztą, co będę długo opowiadał. Posłuchajcie. Posłuchajcie tej modlitwy przed banknotem, i też będę wdzięczny, jeżeli napiszecie jakieś swoje refleksje. Zawsze Was o to proszę, bo lubię czytać to, co napiszecie. To mnie bardzo ubogaca i bardzo się cieszę, że piszecie. Bardzo mi się to podoba. Posłuchajcie tej modlitwy. Panie, spójrz na ten banknot. Ja się go boję. Ty znasz jego tajemnice, znasz jego dzieje. Jakiż on ciężki. Pociąga mnie, bo milczy. On nigdy nie powie, co kryje się w jego załamkach. Nigdy nie ujawni kryjących się w nim wysiłków i walk. Nosi na sobie pot ludzki. Jest poplamiony krwią, rozczarowaniem, Ośmieszoną godnością. Jest bogaty w cały zawarty w nim ciężar pracy ludzkiej i ten ciężar jest jego wartością. Ciężki jest, panie. Pociąga mnie, a jednocześnie budzi we mnie lęk bo ma zmarłych na sumieniu, wszystkich biedaków, którzy dla niego zamęczyli się pracą. Żeby Go tylko mieć, żeby Go mieć choć kilka godzin, żeby za Niego zdobyć trochę przyjemności, radości, życia. Przez ile palców przeszedł Panie i czego dokonał w swych długich, milczących podróżach? Ofiarował białe róże promiennej narzeczonej, nim opłacono słodycze na chrzciny, to on żywi różowego Bobasa. On położył chleb na stole rodziny, pozwolił młodym na śmiech, starszym na radość, opłacił wizytę u lekarza, wybawcy, dał książkę, z której uczy się dzieciak. To on obłukuł w habit dziewice. Ale to on wysłał list oznajmujący zerwanie. To on opłacił usunięcie maleństwa z łona matki. To on rozdał alkohol i rozpił człowieka. To on wyświetlił dzieciom zakazany film i nagrał wstrętną płytę. To on usiedlił młodego chłopca, a z dorosłego zrobił złodzieja. To on na kilka godzin kupił ciało kobiety. To On opłacił morderczą broń i deski na trumnę. O panie, ofiaruję ci ten banknot w jego tajemnicach radosnych, w jego tajemnicach bolesnych. Dziękuję ci za życie i za radość, jakie on dał. Przepraszam cię za zło, które wyrządził. Ale nade wszystko, Panie, ofiaruję go Tobie za całą pracę ludzką, za cały człowieczy trud, którego jest symbolem, a który, jako pieniądz bez plam, już jutro zostanie przemieniony w Twoje wieczne życie. Piękna modlitwa. A mi się przypomniały słowa, które. Mówimy, już nie pamiętam, którego dnia na zakończenie komplety, w tej modlitwie kończącą kompletę, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy przyniosło plon w wieczności. I o to chodzi. I o to chodzi, nawet jeżeli, jeżeli ten trud tak zwanej pogo, pogoni za pieniądzem, jest wpisany w jakiś w jaki sposób w nasze życie, to zawsze chodzi o to, żeby, żeby ten trud. Przyniósł życie wieczne. I nawet jeżeli dysponujemy jakimiś pieniędzmi, one wszystko one, one, mają służyć naszemu dobru, to wszystko ma służyć naszemu zbawieniu, to wszystko ma służyć temu, co jest sensem i celem naszego życia, a mianowicie ma służyć życiu wiecznemu. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.